A przed nami kolejny przykład szukania funkcji odwrotnej. Tym razem mamy funkcję f od x, która jest równa x plus 2 do kwadratu plus 1, czyli to jest funkcja kwadratowa, ale jej dziedzina została ograniczona. Dziedzina jest x większe równe minus 2. Czyli to jest połówka paraboli. Wykresem tej funkcji jest połówka paraboli i chcemy znaleźć funkcję odwrotną. Teraz zostawiam Wam jako zadanie domowe zastanowienie się, dlaczego gdybyśmy wzięli całą parabolę, to to zadanie nie miałoby rozwiązania. Dlaczego wtedy nie moglibyśmy znaleźć funkcji odwrotnej? I żeby znaleźć funkcję odwrotną, musimy ograniczyć dziedzinę naszej funkcji f. Przepraszam, czyli co? Musimy rozwiązać równanie y równe f od x. No, poleganie, szukanie funkcji odwrotnej polega na rozwiązaniu takiego równania względem y. Względem x, czyli rozwiązujemy względem x. Czyli y jest równe x plus 2 do kwadratu plus 1. No, możemy jeszcze zauważyć, że y jest zawsze większe równe 1, no bo tutaj mamy kwadrat pewnego wyrażenia, co jest zawsze większe równe 0 i jeszcze dodajemy 1. Czyli może to będzie nam potem przydatne, y jest większe równe 1. No bo dziedziną funkcji odwrotnej jest zbiór wartości naszej funkcji. Czyli widzimy tutaj, że dziedziną naszej funkcji odwrotnej będzie y większe równe 1. To rozwiązujemy to równanie, to co? Odejmujemy 1 od obu stron. I mamy tak, y minus 1 równa się x plus 2 do kwadratu. Teraz mamy proste równanie kwadratowe, no w rodzaju takiego równania, na przykład x kwadrat równe 9. No, gdyby to było takie równanie i nie wiedzielibyśmy nic o x, to wiemy, że x jest równe 3 lub x jest równe minus 3. Czyli takie równanie miałoby dwa rozwiązania. Ale my wiemy, że nasz x jest większy równy minus 2, czyli wiemy, że x plus 2, ta rzecz, która jest w nawiasie, jest większa równa 0. Zatem mamy równanie tej postaci plus założenie, że x jest większe równy 0. Wobec tego mamy tylko jedno rozwiązanie, pierwiastek z y minus 1. Czyli nasze równanie, rozwiązanie jest takie. Pierwiastek z y minus 1 równa się x plus 2. No i ostatni krok, odejmujemy jeszcze dwójkę. I w ten sposób mamy pierwiastek z y minus 1 po lewej stronie minus 2 równa się x. Czyli to jest wyrażenie na funkcję odwrotną. Na f, no to jest, czyli f do minus pierwszej w punkcie y równa się pierwiastek z y minus 1 minus 2 i dziedziną tej funkcji jest y większe równe 1. No i ostatni krok zwykle chcemy nazwać zmienną w definicji funkcji nazywamy x, prawda? Wobec tego jeszcze zamienić chcemy ten x na y na x, czyli f do minus pierwszej od x równa się pierwiastek z x minus 1 minus 2 i x jest większe równe 1. To jest funkcja odwrotna do naszej funkcji f. Na wzór plus dziedzina. No i może naszkicujmy jeszcze wykres tej funkcji. Czyli pierwiastek, tak, w punkcie x równym 1, ta funkcja jest minus 2. W punkcie x równym 1, to było już, w punkcie x równym na przykład 5, w x równym 5, to jest pierwiastek z 4, czyli 2 minus 2, czyli 0. Raz, 2, 3, 4, 5. Tu jest. No i to
będzie wyglądało jakoś, prawda, tak. To jest wykres mniej więcej, to jest pierwiastek z x minus 1 minus 2. No i wiemy, że wykres funkcji i wykres funkcji odwrotnej są symetryczne względem tej prostej y prostej y równej x. No i to mniej więcej to się zgadza. Y równe x i te dwa wykresy są do siebie symetryczne.